ei. I wtedy gość mówi, no i mojego połaskocz, bo go w życiu nie dogonię. Zdrówko. Za robotę, zdrowie. Tak. Nie dołączysz do nas, Kokasiu? Jasne, jasne. Mapa jasno dowodzi, że Drake nie obijał się przez pół roku we wschodnich Indiach. Od razu popłynął do Arabii. Tak. Ale tu się robi ciekawie. Widzicie znaczek? To podpis Johna Dee. A kto to John Dee? John Dee. Jeden z najbliższych doradców królowej Elżbiety. Każdy to wie. Tak, tak. Genialny matematyk i nawigator, który znacznie wyprzedził epokę. To pewnie on go wymyślił. Pasjonował się okultyzmem. Do dzisiaj przechodzą mnie dreszcze. Swoje listy do królowej sygnował tym symbolem, czyli był jej oczami. Oryginalny agent 007. Patrzcie, 007. To nie ma nic do rzeczy. Czyli to John Dee wysłał Drake'a do Arabii. Dee i Elżbieta, na to wygląda. I Walsingham. Świetnie, ale po co? No, oto pytanie za milion dolarów, co nie? I tu do gry wchodzi Lawrence. Otóż zanim stał się Lawrencem z Arabii... Świetny film. Był archeologiem. Już jako dzieciak pasjonował się historią, zwłaszcza rycerzami i krucjatami. Był wszędzie, opisał każdy kamień na szlaku krucjat. Tu jest wszystko. Dobra, pogubiłem się w tym, ale co to może mieć wspólnego z Drake'em? Zmierzam do tego. Po wojnie Lawrence powiedział, że jeśli kiedykolwiek wróci do Arabii, to wyłącznie w poszukiwaniu Atlantydy pustyni. Ta legenda pojawia się co chwila pod inną nazwą. A to Ubar, a to Iram Filarów, a to miasto z Mosiądzu. Historia zawsze jest ta sama. O, miasto pełne skarbów. Zniszczone przez Boga zapychę. Pochłonięte na zawsze przez piaski pustyni Ar-Rab al-Hali. Jest tutaj. Podoba mi się. Miasto pełne skarbów. I pewnie po to Elżbieta i Dee wysłali Drake'a. No właśnie. I co ważniejsze, to tego szuka Marlowe. A więc chwila, zaraz. Jeśli Drake miał misję od samej królowej, to w takim razie po co te sekrety? Zadał sobie mnóstwo trudu, żeby ukryć swoje znalezisko. Nawet przed Elżbietą. Nie wiem. Przepraszam, nie dosłyszałem? Momencik. Jeśli pamiętasz, kiedy ostatnim razem szukaliśmy zaginionego miasta, zrobiło się dość nieciekawie. Ale tym razem to my mamy przewagę. Popatrzcie, Drake miał tylko połowę wskazówek, a Lawrence też tylko połowę. My mamy całość, a Marlowe nie ma nic. Tylko jeden problem. Pustynia Al-Hali, 600 mil długości. Nawet Beduini ją omijają. Gdybyśmy wiedzieli, gdzie jest miasto, a nie wiemy, zginiemy, zanim je znajdziemy. Chwila, zaraz. Widzicie te symbole? Tak, to chyba pismo chimiaryckie. To pismo chimiaryckie. Właśnie. Otóż 1000 lat temu krzyżowcy też szukali tego miasta. Ze wszystkich miejsc opisanych przez Lawrence'a tylko 2 zdobią te symbole. Jedno jest w Syrii, a drugie we Francji. O! Nie, wy jedziecie do Syrii, a my do Francji. Poszukamy śladów i znajdziemy zaginione miasto Lawrence'a. Jestem pewien. I co wtedy? Jak przemierzymy 600-milowy pas nieprzebytej pustyni? Jeśli jest na środku, to technicznie rzecz biorąc zostaje nam 300 mil. Nie wiem, no coś się wymyśli. Koń ma większy łeb, niech się martwi. Właśnie. Co wy na to? A co tam? Jedziemy. O Boże, jak wytrzymałeś ten smród? O, można przywyknąć. Co to niby jest? Przestań. Resztę trasy idziemy pieszo. No co? Tylko ty potrafisz w środku Francji wynaleźć dżunglę. No, na pewno idziemy w dobrą stronę. Do szato tędy. Już niedaleko. Chodź. Jasne. A? Nie radziłbym tego robić. Cholera.
Dobra robota, panowie. Harris, proszę odbierz panu Drake'owi artefakt. Właśnie, Harris. Weź go. Nie warto za niego umierać, prawda? Twój przyjaciel też tak sądzi. Dalej, Nate. Co to było? O Boże. Co? Zostań w świetle! Bierz go! Szybko! Weźcie to! Weźcie to! Weźcie to! Pochodnia się wam dopala. Życzę powodzenia. Dusza, człowiek. Prawda? Dobra. Szybko, musimy się stąd wydostać. Trzymaj się blisko. Człowieku, upiekła się na mnie? Wszystko gra? O tak, cudownie. Czekaj, moment. Zapominasz, że jesteś o ćwierć wieku młodszy. Oj, tam jesteś silny jak woł. Poza tym, po co pośpiech? Myślą, że spłonęliśmy. Prawie mają rację. Szczerze mówiąc, trochę się pogubiłem. Przypomnij mi, czemu to robimy? O nie, nie, nie. Jak masz walić gadkę, że jesteś na to za stary, to sobie daruj. Nate, oni naprawdę idą na ostro. No i co? Chcesz dla ich wygody odwalić kit? Ale kto tu mówi o odwalaniu kit? To przestań gadać, jakbyś już stał nad grobem, dobra? Słuchaj no. 20 lat chroniłem twoją dupę. Nie mam zamiaru rezygnować. Jak widzisz. Chcę tylko wiedzieć, że to, co robimy, ma jakiś sens. Widać, że twoja duma strasznie ucierpiała. Nie myślisz trzeźwo. Nie tego cię uczyłem, Nate. W ten sposób dasz się zabić. A! Niech to. Ach, oszaleję. Przez ciebie wszyscy zginiemy. O nie. Co? Cutter i Chloe. Sali, jeśli nas ktoś śledził. Lera, to ich pewnie też. Musimy ich ostrzec. Tak, i pędzić do Syrii. Mam nadzieję, że pamiętasz, gdzie stoimy, bo całkiem się pogubiłem. Cholera. Nie mogę się do nich dodzwonić. Coś jest zdecydowanie nie tak. No to kiedy otwierają? Mamy parę godzin, nim przyjadą pierwsze busy. To się sprężmy. Łańcuch przecięty. Okej, okay, to znaczy, że nie jesteśmy tu pierwsi. Tak, póki Marlow i Talbot myślą, że nie żyjemy. Mamy przewagę zaskoczenia. Nie zmarnujmy jej. Dobra, więc wchodzimy. Sprawdzamy, gdzie trzymają Chloe i Cutter. O ile ich trzymają? Szklanka w połowie pełna? Po prostu nie wyglądają mi na takich, co biorą zakładników. Może załóżmy póki co optymistyczny scenariusz, dobra? Uratujemy Cuttera i Chloe, a potem we czwórkę wymkniemy się. Jasne. Ulotnimy się jak sen złoty. Ej, może się uda. Aha. Co u nich? Nie jesteście we Francji? No, was ratujemy. Przed czym? Myśleliśmy, że was złapali. Albo gorzej. Niby czemu? Talbot złapał nas w szato, zastawił pułapkę. Tak, uznaliśmy, że was też śledzili. O tak, na pewno są tutaj. No, cudnie. O, to może mówmy odrobinę ciszej. Ale co się z wami działo? Próbujemy się z wami skontaktować od ponad doby. O, zapomniałem doładować telefon. Jak to, masz telefon na kartę? Stary, na abonamencie strasznie rżną. No co, komórka padła. Znowu? Dobra. Już, mniejsza z tym. Nie zgadniecie, co odkryliśmy.
Wszystko mam tutaj. Nie dość, że siatka szpiegowska królowej sięgała aż tu. Szpiedzy należeli do jakiegoś tajnego stowarzyszenia. Okultystyczna służba specjalna, szkoła nocy, klub piekielnego ognia, zakon złotego świtu były powiązane. Czyli John Dee... I Francis Walsingham, i Walter Riley, i twój praszczur Drake siedzieli w tym razem. Im chodziło o władzę. Kontrolowali wrogów poprzez intrygi i strach. Panowie... Czekaj. Czyli Marlowe i jej ekipa... To ten sam tajny zakon. 400 lat później. Przejdźcie do sedna, proszę, co? Właśnie, musimy się streszczać. Dobra. Tu. Patrz. Quod est superius. Est sicut quod est inferius. Jako na górze, tako i na dole. To właśnie jest klucz do wszystkiego. No to chodźmy na najwyższy punkt zamku. Ha, czyli schodami. Gratuluję. Nie. Daj mi go. Dobrze. A teraz dziennik. Dziękuję. Nie ufaj Drake'owi. Gdzie się podział Charlie? Kto wie? O nie. Cholera. Zniknął. Co u licha? Charlie, nic ci nie jest? Charlie? Co jest? Patrzcie. O rany, co to za jakieś sztuczki wywiadowcze? Miejmy nadzieję, że dawka była mała. Nie. Spokojnie, patrz na mnie. Charlie, na mnie. Chodź, musimy już iść, dobrze? Nie dotykaj mnie. Zostaw dobra, mnie. Dobra, spokojnie. Nikt cię nie dotyka, Charlie. Co oni mu podali? Twarz ci odpada. Cokolwiek to było, nieźle odleciał. Charlie, słuchaj. Nic ci nie będzie. Zostaw się mnie! Nie weźmiecie mnie. Dobra, przecież nikt ci nie zabiera. Chodź z nami. Dobrze? Ziemia się topi. Charlie! Przestań! Charlie! Charlie! Zabiję go! Charlie! Nie! Cofnij się! Nie! Charlie, zabijesz Nate'a. Posłuchaj mnie! Hej, zabijesz Nate'a! Charlie! Jezu. Chodź. Nie. Jesteśmy z tobą. Nie. Wstawaj. Pożytku. Dobra. Nate. Przepraszam. Wybacz. Jesteśmy kwita. Chwilunia. Chyba... Nie chciałeś mnie zastrzelić, co? Jak wściekłego psa. Wow. Spróbujmy jeszcze raz. Ale teraz ja prowadzę.